Minęła godzina 20, czas więc rozpocząć nasze wtorkowe spotkanie w programie Studio w Szczecinie.pl. Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Dzisiaj no, nie jestem w stroju sportowym, ale o sporcie w dominującej części będziemy rozmawiali, a właściwie trochę o sporcie, trochę o gospodarce. A okazuje się, że w pewnym momencie i w pewnym miejscu zarówno tematy sportowe i gospodarcze się spotykają. Drodzy internauci, serdecznie zachęcamy do zadawania pytań i do zabierania głosu w naszej dzisiejszej dyskusji. Będziemy bowiem rozmawiali o tym, czy siłownie i kluby sportowe powinny zostać jak najprędzej otwarte i jakie to ma znaczenie dla naszej kondycji fizycznej i psychicznej. Mam zaszczyt powitać naszych dzisiejszych gości, a udało nam się zebrać rzeczywiście niesamowicie ciekawy skład do dyskusji. Jest z nami pani Monika Pyrek, lekkoatletka, wielokrotna mistrzyni w skali polskiej, europejskiej, honorowa ambasadorka Szczecina, a także prezeska Fundacji Moniki Pyrek. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Marek Kolbowicz, mistrz olimpijski, a także radny Szczecina. Dobry wieczór. Maciej Kowalski, Polska Federacja Fitness. Witam Państwa serdecznie. A także ze mną w studiu przy ulicy Pocztowej w Szczecinie, znany już pewnie widzę portalu w Szczecinie.pl, bo rozmawialiśmy nie jeden raz, Krzysztof Kryj, kulturysta, właściciel siłowni, a także przedstawiciel Szczecińskiego Centrum Treningu Personalnego. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, zanim będziemy rozmawiali o tych kwestiach gospodarczych, to chciałem Panią Monikę zapytać, jak Pani się zapatruje na ten czas prawie już roczny pandemii koronawirusa pod takim kątem naszej społecznej aktywności sportowej. Bowiem no jest tak, że no mieliśmy, no powiedzmy, że poza wakacjami, to właściwie cały czas jesteśmy w stanie pewnego ograniczenia w przemieszczaniu się, w możliwości korzystania z obiektów sportowych. Jak to na nas wpływa? No ja ostatnio jakby zorientowałam się i to było dla mnie szokujące, że minął rok, kiedy zorganizowałam ostatni swój event dla dzieci w naszej arenie, Monika Pyrek Camp, on się odbył 30 stycznia, więc było to takie no, dosyć smutne dla mnie przede wszystkim, bo do tej pory organizowaliśmy tych eventów bardzo dużo i to też pokazało mi, że rzeczywiście no, brakuje tego wszystkiego. Ja też widzę po swoich dzieciach, które potrzebują ruchu, potrzebują takiego rozładowacza energii tak naprawdę, bo też myślę, że sport jest świetnie w formie zabawy podane. Jest właśnie tym najlepszym elementem właśnie takiej pozbywania się nadmiaru energii wśród dzieci, ale też kształtujący ich rozwój i jakby takie pozytywne nastawienie do życia. Więc rzeczywiście oprócz tego okresu wakacyjnego, który też był dalej w moim mniemaniu ograniczony, no to rzeczywiście te dzieci i też my jesteśmy zamknięci na sport. Ale też myślę, że ta cała sytuacja wiele nam uświadomiła, bo mam wrażenie, że też ci do tej pory nieprzekonani do uprawiania sportu, do aktywności fizycznej, też zaczęli doceniać ją. Brakowało im najprostszego, najzwyklejszego na świecie spaceru. Więc jakby, jeżeli możemy cokolwiek wyciągnąć takiego bardzo pozytywnego tego okresu zamknięcia, to mam nadzieję, że to będzie to, że ludzie po prostu przekonali się do aktywności, będą jej potrzebować, szukają rozwiązań. Ja też mogę powiedzieć na swoim przykładzie, bo zamiennie, jakby zamiast tych naszych eventów, z którymi jeździliśmy po Polsce, uruchomiliśmy platformę, która się nazywa Kinder Joy of Moving, alternatywna lekcja WF. I tam proponujemy dzieciakom różne wideoinstruktaże, gry i zabawy. Wszystko oczywiście w oparciu o sport. I no, muszę się nieskromnie pochwalić, ale to jest dla mnie też bardzo dużym zaskoczeniem, że w ciągu działania od października tak naprawdę. Mamy już 100 tysięcy unikalnych użytkowników i prawie 500 000 odsłon. Więc to znaczy, że ludzie też potrzebują, że szukają. No właśnie, Pani powiedziała w tym tonie takim bardziej optymistycznym, czyli że ludzie zatęsknili do aktywności sportowych. Ja obawiałem się takiego właśnie bardziej odwrotnej obawy, że być może ludzie się odzwyczają od tego, że na przykład dwa razy w tygodniu chodzili na siłownię, albo dwa razy w tygodniu chodzili na basen, albo gdzieś będąc w tym takim trybie sportowym, no jednak dbali o siebie, a teraz mają pewien taki komfort, że no nie muszę, a właściwie nie muszę, bo nie mogę. No ja myślę, że w drugą stronę jednak ci, którzy uprawiali ten sport, to jeszcze bardziej przekonali się,
że im brakuje go, bo sport ma to do siebie i tą, tę bardzo pozytywną cechę, że uzależnia, ale to uzależnienie jest bardzo pozytywne. Więc na pewno ci, którzy do tej pory regularnie ćwiczyli, jeszcze bardziej odczuli skutki braku możliwości uprawiania sportu i na pewno szukali różnych możliwości, chociażby właśnie ćwiczenia w domu, wtedy, kiedy byliśmy całkowicie zamknięci nawet na wyjścia na spacer. Więc jakby o tę grupę bym się nie obawiała. Myślę, że te osoby jeszcze bardziej ze zdwojoną siłą będą szukać. Nie jestem pewna, czy będą szukać siłowni, tak, bo mogą się obawiać tego, że tam jest więcej osób, że jest więcej możliwości zarażeń, chociaż ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że to jest jedna z najbardziej sterylnych branży. Więc myślę, że będą szukali takich rozwiązań na świeżym powietrzu pod tytułem bieganie albo w jakichś takich mniejszych grupach indywidualnych zajęć. Jest morsowanie w tym roku takim hitem. Może na koniec w ramach takiego uśmiechu do naszych internautów o tym też powiemy parę słów. Panie Macieju, Polska Federacja Fitness wczoraj udostępniła informacje, z których wynika, że w Polsce mogło się otworzyć z początkiem lutego nawet 160 tysięcy siłowni i klubów fitness. Aczkolwiek nie udostępniliście państwo żadnej mapki ani żadnego uwzględnienia konkretnie, które punkty zdecydowały się na ponowne przyjęcie klientów. Dlaczego? Najpierw, panie redaktorze, muszę sprostować, nie ma nas aż tyle, nie ma 160 tysięcy klubów fitness, a chociaż mamy nadzieję, że w końcu będzie tak jak na przykład w Szwecji czy w Niemczech, gdzie rzeczywiście tam ta aktywność fizyczna w klubach fitness jest, cieszy się ogromną popularnością. Prawdopodobnie do tej liczby. 1-0 bodajże, tak 2-0, przepraszam, bo rzeczywiście 1600 obiektów na pewno się otworzyło. Myślę, że jest ich więcej. Te dane, które posiadamy na dziś, pokazują, że z dnia na dzień tych klubów przybywa. Nie wszyscy byli gotowi na pierwszy dzień i to trzeba pamiętać, że klub fitness to nie tylko sam budynek, ale też infrastruktura i załoga tak zwana, czyli ludzie, którzy tam pracują, którzy czekali na otwarcie, a czekając musieli sobie znaleźć pracę, bo nierzadko bywało tak, że zwyczajnie nie mogliśmy jako branża ich wynagradzać, bo nie dostaliśmy pomocy, tak najzwyczajniej w świecie. I w związku z powyższym te osoby znajdowały sobie inne zajęcia. I dzisiaj kluby fitness niestety, nie wszystkie, ale dużą część, czeka kolejny proces rekrutacji. I my się musimy do tego przygotować. Dlatego z dnia na dzień tych klubów będzie coraz więcej. I rzeczywiście na samym pierwszego dnia to było 1600 klubów. Dzisiaj już wiemy, że to będzie ponad 1700. Myślę, że szybko będzie to rosło. I przewidujemy, że połowa branży, a połowa branży to tak naprawdę 2,5 tysiąca obiektów otworzy się w przeciągu najbliższych pewnie, liczę na to, 2 tygodni. Rozumiem, panie Macieju, że to jest tak, że te siłownie i te kluby, które się otwierają, delikatnie puszczają oko do swoich odbiorców, ale nie krzyczą głośno: otworzyliśmy się, chodźcie do nas, żeby też niepożądane osoby nie złożyły wizyty. Trochę nie ma co wywoływać wilka z lasu. Jak wiemy, i myślę, że to się zgodzę się bardzo z panią Moniką. Dziękuję za te słowa, bo one są niezwykle istotne. Tak, kluby fitness, siłownie są bezpieczne. Tak, są sterylne, bo przyzwyczailiśmy się, że to jest już branża profesjonalna. To nie są siłownie, które kiedyś sobie wyobrażaliśmy w blokach piwnicy, tylko to są rzeczywiście poważne obiekty z wentylacją, klimatyzacją, wysokimi sufitami, nie niskimi, jak się co niektórym wydaje. I absolutnie jest tak, że wiemy i potwierdzają to badania, które przedstawiamy, że kluby fitness są bezpieczne. No ale, jest to ale, czyli jak wiemy, decydenci, ci, którzy tą branżę zamykali, nie zgadzają się z naszym zdaniem, przedstawiają swoje badania, swoich specjalistów, którzy opowiadają, że rzeczywiście transmisja koronawirusa w tych obiektach jest ogromnie szkodliwa i nad wyraz aktywna, co absolutnie prawdą nie jest. No i krótko trzeba powiedzieć, ci, którzy mają przyjść do klubów fitness,
to przyjdą, oni znajdą te obiekty, oni czekali na to otwarcie, dzwonili do nas. Ja jestem przedstawicielem Polskiej Federacji Fitness, ale jednocześnie też przedsiębiorcą. Mam w tej chwili już 7 klubów fitness, w których mam wielu klubowiczów, oni dzwonią. Dzwonią, pytają, proszą, cieszą się, jak się dowiadują, że będą mieli okazję wreszcie zacząć tą swoją aktywność, bo w przeciwieństwie do tego, co powiedziała pani Monika, akurat w naszym przypadku niestety platformy online aż tak dobrze się nie sprawdziły. Być może dlatego, że potrzebujemy trochę więcej infrastruktury i te same zajęcia tylko ruchowe w tych... No, pamiętajmy, że ktoś musi ćwiczyć w domu, tak? Musi mieć trochę miejsca na to. Nie zawsze, jeżeli chodzi o kluby fitness i siłownie, można to zrobić, tak? Bez użycia ławeczki, atlasu, sztangi, maszyny, bieżni, etc., etc., etc. Jest to pewnej motywacji, o której też będziemy za moment mówić. Zanim oddam głos panu Krzysztofowi, to jeszcze pytanie do pana radnego. Marek Kolbowicz jest z nami, prawdopodobnie w plenerze. Martwię się, czy pan radny na mnie zmarznie, bo to przecież jakby nie patrzeć minus 2 stopnie na dworzu. Zaraz przyfitnessuję. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. No po prostu w korkach stałem i musiałem wyskoczyć. A nie chciałem też w samochodzie, także spokojnie, damy radę. Panie radny, jest gorąca i temat jest bardzo rzeźki, także absolutnie nie marznę. Jestem ciekawy pana obserwacji i pana wniosków po tych 100 dniach od momentu, kiedy ostatni raz branża fitness i siłownie zostały zamknięte. Pan współpracuje na co dzień też z młodymi sportowcami albo z osobami, które niebawem będą uczyły innych wychowania fizycznego. Czy to jest czas, który można potraktować jako czas, no nie chcę użyć słowa, trochę zmarnowany, ale czy tak czasami nie jest, że ten sport został w jakiś sposób na tyle ograniczony, że niektórzy mogą się w nim odkochać? No i tu pan redaktor ma rację. To nie tylko, bo tu jest kilka aspektów i kilka wątków. Takich można podzielić między innymi na szkoły podstawowe, które była młodzież, która w szkole podstawowej wychodziło do 3 lekcje wychowania fizycznego. To były ich jedyne aktywności fizyczne w ciągu dnia. Wyobraźcie sobie, to są tylko statystyki. Później mamy licea, gdzie tego WF-u też nie ma i przechodzimy na studia. Faktycznie ja jestem pracownikiem uczelni wychowania fizycznego, czyli Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia, gdzie my także, jak studenci, nie mogą wejść na zajęcia takie praktyczne, gdzie powinniśmy tego uczyć, bo to oni później uczą młode pokolenie. Tak, jeżeli pan zadaje mi pytania, czy trochę nam to ucieka i tracą studenci i wykładowcy, oczywiście, że tak, i tracą i wykładowcy, i szczególnie studenci. Czy jest sportowcy swoją drogą, bo ja mówię o studentach, a sportowcy czy tracą? Absolutnie tak. Sytuacja, która teraz ma miejsce, oczywiście nie wracamy do przeszłości, bo to było już na przykład kuriozum, że nie wolno wyjść do lasu, ale zostawmy to, już nie drążmy tego tematu, ale faktycznie sportowcy także mają szlaban tak naprawdę na wszystko. Zrobiła się taka nisza, taka lekka furtka dla sportowców. Mamy rok olimpijski, także ta kadra, jeżeli jesteśmy na liście reprezentantów kraju, czyli związek potwierdza to, że jesteśmy w reprezentacji, to one ewentualnie mogą korzystać z obiektów sportowych. Ale do tego dochodzi na przykład w moim klubie AZS Szczecin, Wioślarze, że na przykład no nie cała reprezentacja, nie cały klub jest w reprezentacji, jest na przykład 6 osób i te 6 osób idzie do klubu X na zajęcia, jest weryfikowana lista z Polskiego Związku Towarzyszy Wioślarskich. 2 osoby wchodzą na zajęcia, 4 idą do domu. I tak wygląda w tym momencie sport przez duże S. Reprezentacja, tak, reprezentacja ta, która się przygotowuje, ma, oczywiście pracują w obostrzeniach, ale faktycznie ma możliwości. Także te drużyny, które są w reżimie rozgrywek, czyli mamy pogoń, mamy koszykarzy, mamy piłkarzy ręcznych, piłkarki nożne, to one w reżimie i one faktycznie normalnie funkcjonują i one są wpuszczane, te obiekty, po przedstawieniu oczywiście odpowiednich list, i tak dalej, tam się mysz nie przemknie. I tak to dzisiaj wygląda. Czy to jest stracone? Bardzo, bo nawet nie ma ich jak podglądać. Jak na przykład ja bym poszedł sobie, czy ktoś z ulicy jest na fitnessie, gdzie trenuje jakiś mistrz, ale ja nie mogę po prostu wejść i go podpatrzeć. I tych aspektów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo ja też nie mówię o wielkim sporcie przez wielkie S, po prostu przez zwykła taka codzienna aktywność. To nam bardzo mocno ucieka, bo my mówimy o tym sporcie, ale ja tam bardziej się przejmuję tymi, którzy, bo mówiliśmy o tysiącach klubów fitness, ja bardziej mówię o dziesiątkach tysięcy trenerów personalnych, którzy tak naprawdę zostali absolutnie na lodzie.
Absolutnie. I oni, jeżeli to ich było życie, oni popracowali po 10-12 godzin dziennie i nagle teraz nie mają ani jednej godziny pracy. To jest po prostu dramat dla nich. I ja bardzo mocno współczuję i faktycznie to, co Monika mówiła, to, co trener mówił, tak, no te warunki są sterylne, każdy chodzi swoim ręcznikiem, jeszcze przed zamknięciem spryskiwacze były wszędzie po prostu, wszędzie. Wszystko pachniało gorzałką na całym fitnessie. To by było śmieszne, gdyby nie było straszne. Panie radny, bardzo dziękuję. Skoro mowa o trenerach personalnych, to z nami w studiu Krzysztof Kryj, Szczecińskie Centrum Treningu Personalnego. Panie Krzysztofie, pan ma kontakt z przedstawicielami siłowni naszych szczecińskich, a także z trenerami personalnymi. My rozmawialiśmy na portalu w szczecinie.pl w pierwszy dzień ogłoszenia tego lockdownu dla siłowni. To był 22-23 października. Spodziewałby się pan wtedy, że spotkamy się w studiu w lutym i siłownie nadal będą zamknięte? Tak szczerze mówiąc, już z biegiem czasu to trudno mi już cofnąć się w czas, bo w rzeczywistości teraz już mnie nic nie zdziwi. Byłem pewien i chyba jedyną osobą, byłem teraz w Poznaniu akurat u mojego trenera, u Radka Słodkiewicza i tak rozmawialiśmy, byłem jedyną osobą z kadry, która twierdziła, że otworzą nam teraz siłownię, że jednak ktoś pomyśli, przejrzy na oczy i zobaczy, jak to w rzeczywistości wygląda. Niestety nie, więc tutaj trudno cokolwiek przewidywać. Już wtedy mówiłem, w każdym wywiadzie zresztą, czy w TVN-ie informowałem, że praktycznie to już jest nic nieprzewidywalne, że no nie ma racjonalności. No. Nie chcę tutaj nikomu, żadnej branży tutaj czegokolwiek ujmować i zabierać, no ale nawet trenerzy, tak mówimy, mają swoje, jest bardzo dużo poza siłowniami studiów, gdzie jest jeden na jeden trening, tak, i jest zamknięty, a gdzie pani idzie do fryzjera i jest dotykana, prawda, i może też panią tutaj nie mam nic złego, żeby chodziły do tego fryzjera, ale no to gdzie tu jest racjonalność, tak? Panie Krzysztofie, jak wygląda kondycja szczecińskich siłowni i czy ma pan wiedzę na temat tego, czy siłownie są już bliskie decyzji, otwieramy się, czy wciąż jest jednak tak, że jest większa tendencja do wzięcia na wstrzymanie i przeczekanie, kiedy ewentualnie rząd pozwoli na otwarcie? Bowiem jak popatrzymy na te siłownie sieciowe w galeriach handlowych, no to tam światło nadal jest zgaszone. To znaczy, ja, no tak, sieciówki to są, z tego co wiem, to są zamknięte, tutaj pan bardziej jest zorientowany. Tutaj szczecińskie te nasze siłownie, nie będę nazw wymieniał, niech oni sami sobie informują siebie, tak? Ale z tego co wiem, to większość jest otwarta i każdy ćwiczy w różny sposób tutaj, prawda, na różnych zasadach. Więc czy dla sportowców, czy nie dla sportowców, kto w jaki sposób tam ocenia, kto jest sportowcem, to już jest ich, prawda, sprawa, ale no, siłownie są otwarte i ogólnie funkcjonują. To jest takie siłowniowe podziemie? Moim zdaniem tak, tylko z tego, co ja zauważyłem. Na przykład do mnie bardzo dużo przychodziło lekarzy. No, z różnych tu względów oni nie przychodzą. Jesteśmy w kontakcie, tęsknią, jak gdzieś widzą, ostatnim razem udało mi się między jednym zamknięciem, drugim wystąpić na scenie tutaj na Łasztowni, poprowadzić zajęcia i tęsknili, prawda, i gdzieś tutaj były jakieś komentarze cały czas, kiedy. Teraz też, kiedy był 14 luty, ta data, znaczy 1 luty, to była też informacja, że prawdopodobnie zostaną otwarte, to miałem mnóstwo telefonów. Krzysztof, to od kiedy są zajęcia? Więc ci ludzie chcą, pragną. Ja tutaj wspomnę jeszcze jedną rzecz, bo ja jestem byłym grybasem, człowiekiem, który gdzieś tam schudł, chociaż to już mówię, ja zawsze to powtarzam, żadna, to już jest żaden efekt 40-kilogramowy, ale w wieku 35 lat, teraz mam 45, jednak gdzieś tam ciągle startuję w zawodach gdzieś i chcę pokazywać ludziom, że można w każdym wieku wszystko. I moja ja zajmuję się taką niszą ludzi otyłych, ludzi, którzy ważą między 100-140 kilogramów, 160 i to jest... problem tutaj i praca dość mocno psychologiczna. I tych ludzi tutaj w Szczecin akurat to jest chyba jedyne miasto, gdzie prowadziłem zajęcia całkowicie za darmo. Średnio przyjmowaliśmy rocznie około 100 osób. Zresztą teraz jest przyjmowanych? Żadna. Żadna. No nie może być, ale nie czy może osoby być? Się tak. Na przykład zgłaszają i mówią... Panie Krzysztofie, no źle się z nami dzieje. Zawsze w marcu zaczynaliśmy pierwszą grupę, bo były dwie. Po wakacjach i przed wakacjami. W marcu przyjmowaliśmy pierwszą grupę i no niestety momentalnie przerwaliśmy. Czyli oni praktycznie odbyli rekrutację, spotkania z psychologami, spotkania z trenerami i jedne zajęcie. I na tym musieliśmy przerwać. Pisaliśmy do siebie, no niestety od tamtej pory nie wrócili. I to jest taka grupa ludzi właśnie, która na pewno... przynajmniej połowa ucieknie, bo to są ludzie, którzy my wyciągaliśmy ich sprzed telewizora. To są ludzie, którzy siedzieli i wstydzili się w ogóle gdziekolwiek wyjść. Ja wiem, jak ja
zaczynałem swoją przygodę ze sportem i tamte czasy jeszcze na siłowniach to były troszkę inne, więc strach było gdziekolwiek wejść, ta gruba osoba była najgorsza, to się wszystko teraz zmieniło, ale ci ludzie o tym nie wiedzą. Oni siedzą przed telewizorami, widzą, oglądają filmy i ten sposób w ogóle zrobienia pierwszego kroku jest potrzebny. Dopiero jak widzą i widzieli, mieliśmy tą ciąg ludzi, którzy przynosili efekty, odchudzali się, okazywało się, że ktoś potem startował w zawodach amatorskich, gdzieś tam kolarskich, czy w ogóle w jakikolwiek przynosi efekty, no to ja chcę tak wyglądać. Jeżeli pani 60-letnia zrobiła sobie sześciopak, prawda, a była otyłą osobą, no to momentalnie naprawdę to takie efekty poruszają tych ludzi, że to nie jest gdzieś tam z filmu czy z gazety, że w 3 tygodnie zrobi sobie ten sześciopak, tylko faktycznie można, tak? I to na oczach, że tak powiem, oglądali, widzieli. Więc tutaj dość dużo takich przemian zostało efektywnych, dużo zrobionych. Pytanie brzmi, jak to będzie wyglądało pod takim kątem długofalowym. O tym za moment, jeżeli pozwolisz, będziemy dalej rozmawiać. A naszym internautom przypomnę, że to jest wtorkowe wydanie programu Studio w Szczecinie.pl. Dzisiaj rozmawiamy i pytamy was, drodzy internauci, czy siłownie powinny zostać otwarte w najbliższym czasie. Ponad 100 dni tego bieżącego lockdownu powoduje, że pytanie o przyszłość siłowni, klubów fitness i ogólnie sportu i amatorskiego, i profesjonalnego jest pytaniem jak najbardziej zasadnym. Pani Moniko, o właśnie te konsekwencje długofalowe będę pytać i pytam panią nie tylko jako sportowca, ale też jako prezesa fundacji i osoby, które pracowała z dziećmi, z młodymi ludźmi. No, mówi się od dawna, i to jest jeszcze temat sprzed pandemii, że dzieci w Polsce i że młodzież w Polsce ma problemy ze sportem, ma problemy z otyłością, ma problemy z aktywnością fizyczną. Czy nie jest trochę tak, że nauka zdalna i że przetrzymywanie młodych ludzi w domu spowoduje, że kiedy już pani wróci do aktywności w ramach obozów, to okaże się, że trzeba będzie te dzieci jeszcze mocniej, w cudzysłowie, wziąć w obroty, żeby nadrobić ten wielomiesięczny czas pandemii? No, ma pan dużo racji, bo ja się obawiam, że zwłaszcza dla dzieci i młodzieży ten rok braku aktywności jakiejkolwiek jest okresem straconym i będzie trudny w rozwoju takiego młodego człowieka, będzie trudny do nadrobienia. Oczywiście tutaj apeluję do rodziców, bo to nie tylko nauczyciel WF-u ma tutaj pracę do zrobienia, ale tak naprawdę wiele zależy od rodzica, czy nasze dziecko będzie sprawne, czy będzie miało taki pozytywny nawyk bycia aktywnym, bo musimy sobie uświadomić, że to my jesteśmy największym autorytetem dla dzieciaka od pierwszych dni jego życia. I żeby utrzymać tę pozycję, to rzeczywiście musimy proponować mu różne rozwiązania. A jeżeli dziecko widzi, że ty jesteś aktywny, to ono też chce być aktywne, bo to jest coś naturalne. To jest Halo, pani Moniko, czy się słyszymy? Akurat formuły online'owe często mają to do siebie, że nawet w pół zdania komputer potrafi przerwać naszemu rozmówcy, ale mamy nadzieję, że pani Monika za moment do nas wróci. Czy już jesteśmy? Ja jestem. Czy państwo mnie słyszą? Tak. Pani Monika, mówiła pani o motywowaniu dzieci poprzez wzorzec w postaci dorosłego. Dokładnie. Także uważam, że tu jest też ogromna praca po stronie rodzica. I ja mam wrażenie, to może to taki trochę humorystyczny wątek wprowadzę, że i tak, może mnie moi rozmówcy poprawią, ale ja uważam, że i tak już jest lepiej jakby z taką świadomością wśród Polaków, tej świadomości, że musimy się ruszać, tak? Że to jest coś dla nas bardzo naturalne i że to jest częścią dbałości o nasze zdrowie ogólne, tak? Niestety przedstawianie sportu profesjonalnego jako czegoś bardzo ciężkiego, trudnego, z wyrzeczeniami powoduje, że jakby dzieciaki nie widzą w tym frajdy, tak? I my też nie widzimy, ale mam wrażenie, że coraz więcej świadomości w tym wszystkim jest, a ten humorystyczny wątek wprowadza taki, że to nie do pomyślenia kiedyś by było, że ktoś albo większość ludzi wie, czym są leginsy tak naprawdę, tak? Bo kiedyś dla mężczyzn w ogóle nikogo nie dziwi widok mężczyzny w leginsach, tak? Kiedyś to było coś nie do pomyślenia. I mówię to z perspektywy lekkoatletów, którzy biegali jeszcze na dodatek w czerwonych leginsach, bo kadrowych, tak? Barwach narodowych.
Więc rzeczywiście, jak dla mnie, to jest postęp, tak, że my się orientujemy, coraz więcej ludzi widzimy na ulicach i to o różnych porach dnia i czasem nocy, biegających, jeżdżących na rowerze. Także rzeczywiście ja liczę na to, że w nas jest większa świadomość i ona też będzie takim motorem napędowym do tego, żeby zadbać o nasze dzieciaki. Ale też no myślę, że potrzebni są nauczyciele tacy prawdziwego powołania, nie tacy, którzy gdzieś tam rzucą piłkę na boisko i powiedzą grajcie, tylko tacy, którzy się angażują, którzy szukają nowych rozwiązań, którzy też proponują coś poza tej takiej podstawy programu. Ja dopytam, nauka WF-u w czasie pandemii, mój brat 13-letni w ramach WF-u musiał opisać, na czym polega gra w siatkówkę w zeszycie. No właśnie do mnie też docierało wiele takich sygnałów, że dyrektorzy zabraniali tak naprawdę prowadzić WF w formie ćwiczeń w trakcie zdalnego nauczania. Z obawy o kontuzję, o to, że nauczyciel nie może skorygować w trakcie lekcji, tak aby odpowiednio uczniowie wykonywali ćwiczenia. Ja oczywiście rozumiem tę argumentację, ale zawsze można dobrać takie ćwiczenia albo zadawać takie prace domowe, które nie wiem, wykonuje się pod nadzorem rodzica, tak, w przypadku młodszych dzieci. Ale tak naprawdę to tylko zależy od doświadczenia i jakby wiedzy i inwencji nauczyciela, który przygotuje odpowiedni program i też... No ja myślę, że dla nauczycieli to też było trudne zadanie, bo oni z reguły nie ćwiczą na lekcjach WF-u z uczniami. Nieliczni ćwiczą, tak? Tylko z reguły są to zadania, pokazanie jednego ćwiczenia, a później dzieciaki powtarzają, tak? A tutaj jednak, żeby utrzymać koncentrację dziecka, no to ten nauczyciel też musiał zadbać o swoją kondycję fizyczną, tak? I oczywiście bywało to pewnie problemowe. Pani Murzyna, na koniec jeszcze powiemy na pewno o tym, żebyśmy też zostawili jakiś wniosek, jakąś poradę, ale pozwolę sobie teraz szybko przejść do pana Macieja, dlatego że tutaj w pytaniu do pana Krzysztofa padło takie pytanie, czy mamy do czynienia już teraz i czy mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju siłowniowego podziemia. Ja wiem, że to jest być może takie sformułowanie bardzo medialne, bardzo okrągłe, ale czy też nie trochę prawdziwe, panie Macieju? Czy to nie jest tak, że no, siłownie szukały wszelkich sposobów, otwierając związki sportowe i powołując wszystkich możliwych ludzi do kadry na przykład, żeby tylko móc przyjmować osoby w swoich klubach? Panie redaktorze, jeżeli tak było, powtarzam, jeżeli tak było i jeżeli rzeczywiście te kluby były otwarte, pewnie były, ale tego nie potwierdzam. I jeżeli rzeczywiście tak było, to zapytam się przekornie, gdzie są te zachorowania, które wynikają z tego podziemia fitnessowego, bo tak naprawdę nie jest rozwiązaniem to, co opowiadał pan profesor Horban, że wystarczy wyskoczyć z ketlami do lasu i tam sobie zrobić trening. To jest też bardzo ważna forma aktywności fizycznej. Pamiętajmy, że teraz, kiedy ci, którzy nie mogą, tak, mogą wykorzystywać tak zwany outdoor do tego, żeby rzeczywiście się po prostu poruszać, no bo zasiedzenie w domu, to co się dzieje dzisiaj, to jest w ogóle katastrofa. No przecież ten sam pan profesor Horban opowiadał, że najłatwiej jest zakazić się koronawirusem, jeżeli posiadamy nadwagę i jest to wśród osób, których waga jest powyżej 120 kg, między 120 a 160 kg masy ciała. I to nie są wyjątki, bo tak jak tutaj kolega trener powiedział, i to jest bardzo przykre, branża fitness, ale w ogóle sport i aktywność fizyczna to jest element sprzyjający budżetowi państwa, sprzyjający mieszkańcom, ludziom, sprzyjający zdrowiu. I teraz kto ma walczyć z tą otyłością? Lekarze w szpitalach, które są covidowymi szpitalami, dietetycy wypisujący diety w online. Kto ma motywować te osoby, które potem muszą wykonywać tych szereg swojej pracy? Przecież
No w ogóle to jest tak olbrzymi problem w skali społecznej. Te choroby cywilizacyjne związane z cukrzycą, związane z podwyższonym cholesterolem, chorobami serca wszelkiego typu. W klubach naszych tak naprawdę był cały przekrój osób. To były osoby na przykład też po udarach. No, naszym ambasadorem klubowym jest pan Stanisław, którego będę zawsze o nim powtarzał. To jest pan, który jest lekarzem, który praktykującym jest lekarzem, pomimo tego, że ma 87 lat. I to jest człowiek po udarze, po wylewie i przychodzi do klubu i dzwoni i pyta się, kiedy klub będzie otwarty. Panie Macieju, to ja zapytam wprost. Było kombinowanie trochę, czy nie było kombinowania? Nie było kombinowania. Było działanie wprost zgodne z przepisami obowiązującymi prawa. Tam, gdzie jeżeli by nie było tak, to posypałyby się mandaty, a dzisiaj mamy dokładny przykład tego, że sanepid w towarzystwie panów policjantów często zagląda z kontrolami do klubów fitness i dzisiaj wiemy, że ze wszystkich kontroli, które się odbyły, nie ukarano żadnego klubu fitness. Co to oznacza? No oznacza to, że działaliśmy i działamy zgodnie z przepisami prawa. Prawo nam na to pozwala. Mieliśmy zresztą też z Ministerstwa Sportu takie sygnały i informacje, że możemy działać, przecież kluby mogą być otwarte dla zorganizowanych zajęć grupowych. Jeszcze to mówię o pierwszym lockdownie. Dzisiaj mamy informację, że może to być dla stypendystów, zawodowców. No więc to się dzieje. Nie ma się co dziwić, że to się dzieje, bo ludzie tego potrzebują. Gdyby tego nie potrzebowali, najważniejsza rzecz, gdyby nie było popytu, to by nie było podaży. Ale skoro jest popyt, to trzeba tylko pogratulować tym osobom, które chcą przychodzić do klubów, które chcą aktywnie spędzać czas, bo gdyby nie to, to proszę sobie zwrócić uwagę na to, jak wygląda teraz na poziomie współczynników śmiertelności tego roku w chorobach kardiologicznych, jak wygląda ten rok w porównaniu do poprzedniego roku, a ratujemy się tylko tym, że są osoby aktywne, które potrafią korzystać z infrastruktury zewnętrznej. Możemy się śmiać z tego głupiego morsowania, ale na to morsowanie to trzeba się udać, trzeba sobie wyjść z domu, trzeba iść nad jezioro, trzeba wybić przerębę, jeżeli jest mróz, a teraz jest. Trzeba pojechać w góry do Karpacza, do Przysieki i sobie tam pod wodospad wejść i mieć pieszą wędrówkę. I to wszystko powoduje, że tak naprawdę się lepiej czujemy i wydzielamy endorfiny, a dzięki endorfinom... Panie Macieju, się chyba tutaj musiał w język ugryźć, gdybym użył sformułowania głupie morsowanie, gdyż ja widziałem w Kołobrzegu w niedzielę bodajże chyba 500, jak nie 600 morsów, którzy wybiegali radośnie do morza i mam wrażenie, że oni właśnie są takim żywym dowodem na to, że sport na pewno jest potrzebny mimo pandemii. Szanowni Państwo, musimy trochę przyspieszyć. Jedno pytanie do pana Marka, przechodzimy do pana... Tak? Bo to my, trenerzy, instruktorzy, wysyłamy ludzi na badania. To my wykrywamy insulinoodporność, to my bardzo często wykrywamy cukrzycę, prawda, i problemy sercowe czy tarczycowe. Więc to też jest, to nie jest tak, że praca wygląda, zrób sobie kilka przysiadów i idź do domu, tak? Więc to jest pełna opieka, więc to jest taka, praktycznie ci ludzie nie pójdą do lekarza, nawet nie chcą usłyszeć diagnozy, a jak usłyszą od trenera, będziesz ćwiczył, to bardzo często ludzie przestają brać tabletki, które brali, nie wiem, na nadciśnienie i tak dalej, rozpoczynając przygodę ze sportem. Zapytam szybko, że ma pan wrażenie, że jesteście państwo ignorowani jako branża? To znaczy na takiej zasadzie, no, są ważniejsze rzeczy niż otwieranie siłowni. Samo mówienie, że no, u nas są zachorowania jakiekolwiek, no to już jest po prostu cios poniżej pasa. Już to jest ignorowanie, tak? Panie Marku, ja pana zaprosiłem jako sportowca, jako wykładowca, ale też trochę jako radnego Szczecina. Nie da się ukryć, jest pan radnym Szczecina już kilka kadencji. Czy to też nie będzie wyzwanie dla samorządowców lada moment, żeby borykać się z problemami natury gospodarczymi, to jedno, ale także tutaj i gospodarczymi, i sportowymi, jeżeli chodzi o efekty pandemii? Ale my nie mówimy o przyszłości, my mówimy o sytuacji, która ma teraz w tym momencie miejsce. Ja co drugi dzień mam telefon, Marek, pomóż, nie możemy wejść tu. Marek, jesteśmy w rozgrywkach, ale nie możemy wejść, nie wiem, na siłownię, a przecież musimy ją zrealizować, bo no, Marek, no i w innych miastach na przykład realizujemy. Musimy naprawdę być elastyczni. Z drugiej strony samorząd dostaje wytyczne i musimy się do każdego punktu po prostu dostosować. I to jest takie zapętlone, a wiadomo, że samorząd nie może zrobić coś przeciwko prawu, czyli oficjalnie. No nie może powiedzieć prezydent, wyjść na ambony, powiedzieć, przepraszam bardzo, proszę otworzyć wszystkie siłownie, no bo
No nie da rady w ten sposób, ale jest to na pewno bez wątpienia problem. Też problem gospodarczy, oczywiście, że tak, dla każdego samorządu, bo na pewno samorząd nie będzie miał tyle wpływu, bo po prostu nie będzie miał, bo ci ludzie nie zarabiają, czy nie płacą podatków, są upusty od lokali, także ogródki gastronomiczne, które są z 90% bonifikatą, także i tak dalej, tak będziemy mnożyć i mnożyć. Faktycznie i samorząd, każdy od małej miejscowości, małej wsi po duże miasta mają problem na każdej dziedzinie, w każdej dziedzinie życia. No może nie budowlanka, oni chyba sobie jakoś tam dają radę. Ale jeżeli chodzi tak o samorządy, mamy problem. Ja osobiście mam duży problem, bo muszę parę problemów też osobiście rozwiązywać, związanych właśnie, Marek, ale co mamy zrobić? Gdzie mamy trenować? No nie powiem im, weźcie sobie kettle, idźcie sobie w teren, no bo to nie o to chodzi. To nie tędy droga. I tak jak trenerzy mówią i potwierdzają, jeżeli oni wchodzi, jest wielka siłownia, jest 10 osób, bo taka grupa wchodzi sportowców, no to przy całym szacunku, no ja nie jestem ekspertem, który powie tak, oni na pewno się zarażą, bo po prostu nie jestem w tej dziedzinie ekspertem, ale jest 10 osób, każdy ma swój ręcznik, przez cały czas chlapią, tak jak będę już powtarzał w nieskończoność, naprawdę te reżimy sanitarne i te obostrzenia i to bardzo, bardzo mocno przestrzegają, nawet jak wchodzą do tego klubu łapa, nie? To jest takie hasło klasyczne, każdy ma spryskane ręce, wchodzi na siłownię lub ewentualnie na jakąś aktywność fizyczną. Nie? To jak na przykład basen, który stoi od, no co, od miesiąca ponad, pusty, jeden i drugi, kompletnie. Nie ma nic, nic się nie dzieje, jest pogaszone światło. Infrastrukturę szczecińską, tutaj pytam teraz pana jako sportowca, jako radnego, jak pan widzi infrastrukturę sportową szczecińską, czy to stadiony, czy to siłownie, czy baseny, to ma pan takie zrozumienie, że okej, no to jest w porządku, tak trzeba robić, czy są myśli buntownicze? To jest, wie pan, takie mam bardzo, to jest ciężkie do rozstrzygnięcia, bo jeżeli, oczywiście, jeżeli ktoś mi udowodni, że Marek, ale słuchaj, jest sytuacja taka, jaka jest, ludzie umierają, po prostu najnormalniej w świecie umierają, no przecież, kurczę, to nie jest fikcja, chyba że my będziemy negować, że nie, nikt nie umarł jeszcze na COVID, to jest wszystko fikcja, możemy tak mówić, ale ja chyba do tych osób nie należę. I jeżeli ktoś mi udowodni jeszcze, znaczy, czy ja potrzebuję dowodów na to, że jeżeli pójdę gdzieś, ktoś na mnie kichnie, oczywiście mogę być w sklepie X, mogę być na biegu, mogę za kimś biec i po prostu jakieś opary, pyły i tak dalej, para wpadnie, no bo taka sytuacja jest, mogę być na fitnessie, ale ktoś mi udowodni, że tam właśnie się zaraziłem, bo to są takie dwa aspekty. Po pierwsze rozmawiamy o aktywności, o zdrowiu, o tym, co mówi WHO na temat aktywności fizycznej dla każdego. Już nie mówię o małym klejniaku, który powinien tak naprawdę 24 na dobę bez mała poruszać się, czyli takie dziecko w złotym wieku. A normalnie my w naszym wieku to no 60 minut dziennie to jest obligo po prostu, żebyśmy normalnie funkcjonowali, bo ważne jest do jakiego wieku dożyjemy, ale jeszcze ważne w jakiej kondycji. I ta aktywność jest absolutnie nam niezbędna do życia. Niezbędna jak tlen. Ale druga strona medalu, jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. I nie będę tak odważny, żebym powiedział, proszę otworzyć wszystko. Niech się dzieje, wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać bardzo trzeba. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno pytanie do pana Krzysztofa i przechodzimy do podsumowań, bo też sobie miło gawędzimy już ponad pół godziny, a więc musimy powoli zacząć zaraz stawiać wnioski. Jeszcze tylko pytanie, panie Krzysztofie. Będą bankrutować siłownie w Szczecinie? Ma pan już taką wiedzę, czy to jest na razie zbyt odważna teza? To znaczy bankrutować, podejrzewam, że te słuchy, które mnie dochodzą, to są to mniej takie profesjonalne, czyli z takimi tradycjami, że tak powiem, hardkorowymi dla kulturystów, gdzieś te jeszcze bez nowych maszyn, już bez tych nowoczesności i tak dalej, ale jednak mający swój klimat, gdzie też mają swoją klientelę, prawda? Więc oni no, raczej nie dadzą rady. Ja wiem, znam dość dużo osób z branży sportowej w Polsce nawet, z którymi mamy kontakt i wiem, jeżeli mówi, no Krzysztof, ja już trzeci miesiąc nie zapłaciłem 15 tysięcy złotych. Więc to nie jest mały pieniądz, tak? Było jedno zamknięcie, nim uruchomiliśmy siłownię, no to my jeszcze nie żyliśmy z tych abonamentów, które były płacone, więc w momencie, prawda, zaczęły one funkcjonować, które były wcześniej zapłacone, no to za chwileczkę nam znowu zamknięto tą branżę, więc no nie ma możliwości, żeby na pewno, zresztą słyszy się cały czas, no co prawda to nie o to chodzi teraz grożenie, że będziemy bankrutować, czy nie grożą, bo rynek to jak i w biznesie, jeden bankrutuje, drugi to przejmie zaraz, tak, a
albo miejsce, albo przejmie całą siłownię. I cały czas słyszymy, tak, że to nie jest tak. Nie słyszałem chyba w Polsce, żeby ktoś padł. Słynna sprawa tutaj duńskiej chyba, tak? Fitness World, co na tym, no to chwila, moment i zaraz było przejęcie, prawda? Więc no, rynek szybciutko przemieli, tylko to też nie o to chodzi, nie po to całe życie ktoś coś budował. Ja co prawda zajmuję się właśnie tak, że i budowlanką, a 50%, że tak powiem, mojej działalności fitnessowej to jest jednak za darmo prowadzę te zajęcia, gdzieś tam pracuję z tymi ludźmi i staramy się gdzieś tam prowadzić te zajęcia. Wyszkoliłem mnóstwo już trenerów i instruktorów z tych osób, które odchudziłem wręcz, więc też to nie o to chodzi. Nie chodzi do końca o pieniądze, prawda? Ja powiem na swoim przykładzie. Przez wiele lat, zresztą jak byłem gruby, to mówiłem, jak prowadzę pogotowie akurat lokatorskie, mówię to tylko po to, nie będę reklamował, bo ich jest dużo, to nie o to chodzi, tak wyszło, tylko pracuję, całą dobę pracowałem i zawsze mówiłem, że nie mam czasu. Nagle się okazało, że miałem czas, żeby się odchudzić, potem miałem czas, żeby prowadzić zajęcia i dalej prowadzę w tym samym zakresie nawet bardziej rozbudowaną działalność i znalazłem czas. Ale w momencie, kiedy przyszła pandemia, okazało się, że zrobiłem swój trening, coś tam poćwiczyłem, porobiłem, godzina 12, nie miałem co robić. Zacząłem, po prostu człowiek no, szalał, bo całe życie pracowałem do godziny tej 23. Też mówił pan Marek wcześniej, że rzeczywiście no, trenerzy, jakby nie patrzeć, są mocno dotknięci tą sprawą. Szanowni państwo, po ostatniej minucie podsumowania w takim razie, co dalej czeka sport, ten amatorski i ten zawodowy? Co dalej czeka branżę fitness? I czy jest jeszcze w tej branży i czy jest w państwu jeszcze nadzieja, że no, ten happy end być może w tym kwartale jeszcze na przykład będzie mieć miejsce i czy uda się jakoś tą sprawę naszej aktywności społecznej, sportowej wyprowadzić na prostą? Pani Moniko, bardzo proszę. Ja ciągle wierzę, że tak, że się uda uruchomić, oczywiście pewnie w specjalnych reżimach, ale też, żeby dać ludziom wybór, czy chcą chodzić na zajęcia do klubów fitness, czy wybiorą jakąś inną aktywność. Chodzi po prostu o wybór, a nie o zakaz. Tak? Każdy jest rozsądny, każdy wie, jakie są konsekwencje i myślę, że uczestnicząc na takie zajęcia, będzie dochowywał jeszcze większej staranności niż do tej pory, tak, żeby dbać o higienę i ograniczyć do minimum możliwość zarażenia się. Także ja uważam, że po prostu no, my jesteśmy rozsądnymi ludźmi, ja wierzę w to, więc dajmy po prostu ludziom wybór. A co do szkół, to no, mam nadzieję, że to jak najszybciej ruszy, bo rzeczywiście dzieciakom jest potrzebne nie tylko dzieciom, tym najmłodszym, ale też młodzieży przede wszystkim, bo po prostu zasiedzą się przed tymi komputerami, tak? Niech ruszą. Już wcześniej apelowaliśmy o to, żeby tyle czasu nie spędzali przed komputerami, a teraz niestety są zmuszeni do tego, więc mam nadzieję, że uda nam się wyrwać ich z tych szponów komputerów i wrócą przede wszystkim do swojej społeczności, bo też sport to są spotkania, to nie są tylko ćwiczenia, to nie jest tylko dbanie o kondycję, ale sport to są spotkania towarzyskie, to jest gra zespołowa przede wszystkim, to jest mnóstwo pozytywnych cech, które dzieciaki nabywają wtedy, kiedy kształtuje się ich charakter i kiedy dorastają i stają się dorosłymi. I bez względu na to, gdzie ta przygoda sportowa się kończy, to każdy, kto spróbował sportu, nabiera tak pozytywnych cech, które przydadzą się później w każdej dziedzinie życia. Bardzo dziękuję. Panie Macieju, głos podsumowania i proszę o taki krótki zarys perspektywy. Co, jeżeli to nie będzie luty? Ciężko teraz tak naprawdę planować cokolwiek i trudno jest być optymistą. Trudno jest być też pesymistą, bo z tego całego lockdownu, z sytuacji, której jest nam wszystkim tak bardzo trudno, sytuacji bardzo trudnej ekonomicznie, ale też społecznie, trzeba powiedzieć, że o branży fitness, o zdrowiu, o ruchu i o sporcie dowiedziało się prawdopodobnie więcej osób niż przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, z szacunkiem całym dla wszystkich państwa sportowców, którzy teraz rzeczywiście propagujecie ten zdrowy styl i tryb życia. To dzisiaj na każdym programie, w każdym miejscu, każde media są zainteresowane tym, czy kluby fitness się otworzą, czy się zamkną. I to jest na pewno coś pozytywnego, co widzę. Druga rzecz pozytywna to jest taka, że niezależnie od tego, czy te obostrzenia zostaną utrzymane, czy nie, widzimy, jak bardzo
sport, ruch, fitness jest potrzebny i to widzimy w formule tego, co się dzieje z klubami fitness, które się otwierają i które mają swoich klientów. W związku z powyższym na pewno chcielibyśmy się otworzyć i uważam, że to jest bardzo prawdopodobne. Mamy coraz mniejszy odsetek zachorowań, nieuchronnie zbliżamy się do końca tego lockdownu. Nie mówmy, że on będzie trwał wiecznie. Jestem przekonany, że w przeciągu 2 tygodni, miesiąca, dwóch, ale na pewno się otworzymy. Grunt to mieć bazę do tego, żeby przetrwać. I myślę, że jeżeli ci, którzy decydują o obostrzeniach, będą pomyślą o tych, którzy w tych obostrzeniach muszą funkcjonować, to wszyscy dotrwamy. To trwają i nasi klienci, czyli osoby, które tej aktywności oczekują, ale też te 150 tysięcy, bo tyle jest tak naprawdę pracowników branży fitness, w tym 100 tysięcy trenerów i instruktorów. Czego nam wszystkim życzę. Także tego rozsądku wśród rządzących i rozsądku wśród osób korzystających z obiektów sportowych. Bardzo dziękuję. Panie radny, dosłownie 30 sekund na finał. Myślę, że rozsądek przede wszystkim faktycznie i znalezienie takiego balansu. Ja bym namawiał jednak każdą osobę, która ewentualnie jest w domu. Monika mówiła, żeby rodzice namawiali dzieci do aktywności, a ja bym powiedział jeszcze w drugą stronę, żeby jak to dziecko mówi do taty, mamy, tata, chodź ze mną pograć, to kurczę, to pograj z tym dzieckiem, niekoniecznie na komputerze, na konsoli, tylko po prostu wyjdź z tym dzieckiem, bo on faktycznie potrzebuje, a jak nie, to zróbmy wszystko, żebyśmy tą godzinkę dziennie, obojętnie posypały się różnego rodzaju platformy, też niestety przed monitorem, ale możemy wrócić, że jeżeli tego nie umiemy, nie potrafimy, możemy kliknąć i pewne zestaw ćwiczeń, oczywiście to nie będzie to samo, co z trenerem face to face, absolutnie, ale jednak będzie namiastka, że w domu możemy to porobić, także musimy to przetrwać po prostu w najnormalniej świecie. Były kasety wideo przecież, prawda? A teraz mamy YouTube'a. Panie Krzysztofie, ostatni głos, czyli teraz musimy chyba zachęcać ludzi do tego, żeby się mobilizowali sami przez siebie, póki jeszcze ten lockdown trwa. Ja jako trener jestem optymistą, bo muszę być przede wszystkim, żeby tych ludzi motywować, zachęcać, to jest raz. Dwa jest to, nawet już wspomnę te morsowanie, my się spotykamy, ja od wielu lat morsuję, więc to nie, w moim przypadku nie jest moda, ja swego czasu prawie że nie chodziłem, więc to morsowanie mi życie, można powiedzieć, przez przypadek uratowało, lekarze sobie nie dawali radę, a te spotkania, jak często mamy takie grupy na messengerach potwierane i bardzo często pada taki komentarz, że miło było zobaczyć, miło było z kimś porozmawiać, miło było, pospominać, wspominamy zajęcia, jak było. Ja dość często wklejam nawet jakieś te zajęcia ze spotkań różnych, ostatnio z materii właśnie gdzieś tam, więc to jest po prostu, żeby przetrwać, musimy się wszyscy wspierać, tak? To jest przede wszystkim najważniejsze, bo tak naprawdę to pieniądze są ważne, ale tak naprawdę to ci ludzie są naszym fundamentem, tak? No i tak chciałem, żeby ta dyskusja była trochę o sporcie, trochę o gospodarce, ale podsumowując, to jednak ta branża, o której rozmawialiśmy, to też jest branża, która w znaczący sposób wpływa na nasze społeczne, psychiczne i fizyczne zdrowie. Szanowni Państwo, dziękuję za to, że wspólnie mogliśmy spędzić wieczór na portalu w Szczecinie.pl. Była z nami Monika Pyrek, lekkoatletka, wielokrotna mistrzyni w skali polskiej, europejskiej, honorowa ambasadorka Szczecina, prezeska Fundacji Moniki Pyrek. Dziękuję bardzo za połączenie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marek Kolbowicz, mistrz olimpijski, radny Szczecina. Dziękuję bardzo. Maciej Kowalski, Polska Federacja Fitness. Dziękuję uprzejmie. A także ze mną tutaj przy ulicy Pocztowej Krzysztof Krej, kulturysta, właściciel siłowni, jednocześnie przedstawiciel Szczecińskiego Centrum Treningu Personalnego. Ja nazywam się Michał Kaczmarek. Dziękuję, że byliście z nami w ten wtorkowy wieczór i zachęcamy do morsowania również, bo widziałem, że to strasznie fajna sprawa, chociaż ja osobiście się namówić raczej w tym sezonie jeszcze nie dam. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia i do zobaczenia.